przepraszam, już kobieta. Nie ma tego nie. Ja ustąpię. O, proszę pani. Jedno zdanie. Nie rozumiem. Jeżeli pani ma, to nie ma problemu. Czy ma pan pozwolenie? Nie musi pan, tu nie ma limitu czasowego. Włodzimierz Szymandowski, poseł ziemi Bielsko-Białej. Powiat Pszczyński. Powiat Pszczyński, tak. Ja po prostu chciałem dodać do poprzedniego lektora tylko jedno zdanie. Podtrzymając to wszystko, co poprzedni człowiek powiedział, że jeżeli coś robić, budować od nowa, czyli to, co powiedziałem, trzeba robić to czystymi rękami. Tylko czystymi. Tylko to chciałem powiedzieć. Pat Andreas, marszałek Sejmiku Ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiej. Dziadowie moi przewracają się w grobach, jak słyszą, że na sali tej siedzą hamulcowi restytucji z drugą RP. Albowiem oni ginęli również w Katyniu, pani Małgorzato, za drugą RP. To nie ulega wątpliwości, że delegacje rządowe różne, które latają do tego Katynia, po prostu oszukują Polaków, dlatego że nic nie zrobili, żeby doprowadzić do restytucji ciągłości z drugą RP. Ani Lech Kaczyński, ani żaden prezydent trzeciej RP. I ja jestem z rodziny Andrulewicz po matce, drobnej szlachty na Suwalszczyźnie, z której w partyzance bardzo dużo mężczyzn Andrulewiczów chroniło ludność cywilną przed Niemcami w czasie okupacji II wojny światowej, jak przed okupacją sowiecką i zostali zamordowani w tak zwanej obławie augustowskiej. Do dziś nie wiemy, gdzie leżą. W jaki sposób zostali umęczeni i zamordowani w obławie augustowskiej, tego trzecia RP także nie załatwiła. Ja jestem tym moim dziadom winna. Osobiście jest to, daje mi to przyczynę do tego, żeby kontynuować i działać na rzecz restytucji ciągłości z II Rzeczpospolitą, za którą oni ginęli. I pomaga mi w tym bardzo książę Światopełk Zawadzki. Na filmach Królewska TV możecie Państwo sobie posłuchać, co pan książę ma do powiedzenia. Jest w kontakcie również z prezydentem Potockim. Ja puszczę tą monografię Rodziny Światopełków Zawadzkich, Herbuli z odmianą w obieg, bo restytucja ciągłości z drugą RP jest, ma kardynalne znaczenie w odtwarzaniu monarchii i systemu monarchistycznego w Polsce. Ja jestem monarchistką, także bardzo proszę również pana marszałka Leszczyńskiego nie nazywać mnie więcej osobą partyjną, bo tak mnie pan wczoraj nazwał. Czy to był cudzysłów, pani? Bo chodziło o zachowanie. Nie, jak się nawet mówi, to jest cudzysłowia nie widać. No to jeśli pisze, to dlatego dodałem ten cudzysłów teraz. I o co chodzi, proszę państwa? Państwo wiecie, że jestem prawnikiem, legalistą. Niewielu z nas jeszcze jest w Polsce, na świecie również. Liczyłam trochę na środowiska polonijne, czyli Kanada mnie zawiodła w pełnym. I to mówię teraz do marszałków innych sejmów polonijnych, którzy zamierzają do Polski na sejm walny przyjeżdżać, że jeżeli państwo nie przygotujecie się co do, nie odrobicie zadania domowego, co do restytucji drugiej RP, o którą cała Polonia, ta, która wyjechała podczas II wojny światowej i po, walczyła, to, że te osoby są już bardzo wiekowe i umarły, a ich synowie czy dzieci nie rozumieją sprawy, bo są daleko od Polski, to nie moja wina. Ale żeby to skrócić, ja, w Uniwersale macie państwo na stronie 12 to, co wczoraj czytałam. To jest krótka ekspertyza prawna, która jest zrozumiała dla każdego Polaka,
Chyba, że ktoś nie jest Polakiem. To wtedy ta ekspertyza nie jest zrozumiała. Ja w ogóle jestem zwolennikiem hasła zawołania Żydzi na sali, proszę wstać i wyjść. I wracając do... muszę to powiedzieć, dlatego że to się tutaj kręci ten temat i omija się nazwanie po imieniu tej smutnej prawdy, że Konstytucja kwietniowa jest konstytucją monarchistyczną. Natomiast konstytucja, którą cały czas marszałek Leszczyński pokazuje Państwu, tak zwana trzeciomajowa, jest konstytucją republikańską. To ma kardynalne znaczenie. Co do szczegółów, to przygotuję krótki referat, jeśli Pan pozwoli, i wygłoszę go. Oczywiście, mam nadzieję, że w Konstantynowie Łódzkim 23 stycznia, ponieważ Państwo powinniście rozumieć, zajmując stanowiska jako posłowie ziemscy czy marszałkowie sejmików ziemskich, na czym polega różnica Konstytucji kwietniowej monarchistycznej i Konstytucji trzeciomajowej republikańskiej. A więc, czy my chcemy odtworzyć republikę, czy chcemy odtworzyć monarchię? W skrócie powiem, że Konstytucja kwietniowa daje prerogatywy prezydenta, prezydentowi Rzeczpospolitej takie, jakich nie ma żaden król w Europie, a mamy 12 monarchii w tej chwili, stan na 2015. Mam nadzieję, że Polska szybko dołączy i będzie 13 monarchią w Europie. I tych prerogatyw nie należy się bać. To jest, Francja na przykład odwzorowała swoją konstytucję po wojnie z właśnie tej konstytucji kwietniowej polskiej. Ona jest najlepszą konstytucją na świecie. I przyszli prawnicy do marszałka Piłsudskiego, taka krótka historia, z propozycjami konstytucji, bo rzeczywiście po konstytucji marcowej trzeba było stworzyć inną konstytucję. I odrzucił te wszystkie konstytucje obce. Kazał tym, rozkazał, no bo marszałek, wiadomo, rozkazy wydawał. To jest takie w ogóle nomenklaturalne. Ja na marginesie mówię, że władza nie powinna być wykonawcza, tylko rozkazodawcza. Marszałek Piłsudski odrzucił te propozycje obcych konstytucji. Kazał tym prawnikom przygotować polską konstytucję. I to jest polska konstytucja, którą PRL ogłosił faszystowską, a trzecia EP całkowicie pomija. Uczy się prawników na wielu uniwersytetach w Polsce, na przykład we Wrocławiu 400 prawników rocznie wypuszcza uniwersytet z samych dziennych studiów, a prawie drugie tyle zaocznych, których uczy się takich bzdur, że ta konstytucja nie obowiązuje, a ona obowiązuje, ponieważ nie została uchylona. Ma zaledwie 81 artykułów i w ostatnim uchyla konstytucję marcową, a więc prezydent Bierut w 47, pierwszy prezydent PRL-u, przysięgał na konstytucję marcową, bo nie chciał właśnie na tą, którą komuniści nazywali faszystowską, przysięgać. Ale nie było jeszcze wtedy PRL-owskiej konstytucji, on przysięgał na marcową. Natomiast Andrzej Duda popełnił ogromny błąd i przysięgał, zrobiłam film na ten temat. Cierpiałam w tego dnia, że nie potrafił rozwiązać sprawy przysięgi. Na jaką konstytucję złożył przysięgę? Na 97, tak, mimo że jest doktorem prawa. Konstytucjonalności urzędu. Tak, i nie złożył ślubowania na konstytucję kwietniową, a więc jest także hamulcowym restytucji drugiej RP. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że zaraz po tym zaprzysiężeniu pojechał na grób Kaczorowskiego, oszusta, i złożył tam wieńce do świątyni Opatrzności Bożej, który położony jest tam. Za co? Właśnie za to, proszę Państwa, że nie doprowadzono do restytucji. W 1990 roku była taka szansa. Juliusz Nowina-Sokolnicki, prezydent II RP na uchodźstwie, także się starał, żeby doprowadzić do restytucji ciągłości i przekazać prezydentowi, którego wybrano
no Polacy wybrali, no taka była aura tego, tej transformacji. Ale jednak nie dokonano tego i później ukrywa się przez całą trzecią RP, ukrywa się Juliusza Nowina Sokolnickiego, który dożył bardzo słusznego wieku i zmarł w 2009 roku i przekazał ten urząd zgodnie z artykułem 13. To jest naprawdę wszystko legalne i pan prezydent Potocki przywiezie papiery. Proszę, ja je widziałam w fotokopiach, to nie jest takie proste dotrzeć do oryginałów, bo one są bardzo cenne. Więc artykuł 13 ustęp 2 punkt B. Prezydent, to są prerogatywy prezydenta. Prezydent wyznacza na czas wojny następcę prezydenta Rzeczpospolitej. I co to oznacza? Czyli on mianuje następcę swojego, bo jesteśmy w stanie wojny. I cały czas od prezydenta Mościckiego, który przed wojną był prezydentem, później Raczkiewicz, później Zaleski, Juliusz Nowina-Sokolnicki i Potocki. To jest naprawdę czterech, pięciu panów, których trzeba zapamiętać. To jest bardzo proste zrozumieć, tylko cała telewizja TVP i wszystkie inne te żydowskie telewizje zrobią wszystko, żeby to ukryć. A więc od 6 lat prezydent Potocki jest na urzędzie i utrudnia mu się bardzo wykonywanie urzędu. A teraz, kiedy ja rzeczywiście 24 listopada, przyznam się na własną rękę, napisałam do Beaty Szydło, ponieważ mam trochę rozeznanie księgowe, bo 10 lat byłam w zarządzie operacyjnym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zdaję sobie sprawę, co znaczy budżet, a więc budżet musiał być zaplanowany do końca listopada i 24 listopada napisałam do Beaty Szydło na Twitterze, że występujemy jako Sejm, znaczy na rzecz Sejmu Walnego i Sejmików Ziemskich o 2 miliony dotacji. To, że prezydent Potocki pilotuje tą sprawę w Sejmie, ma kontakt z marszałkiem Kuchcińskim, owszem, może ci ludzie parzą niektórych, ja nie, do urny nie chodzę, nie wybieram tych osób, ale jeżeli marszałek Kuchciński Sejmu te 2,5 miliona dla Sejmu Walnego wyasygnuje, a trzeba pamiętać, że Sejm na Wiejskiej ma budżet 1 mld zł. Także ten jest naprawdę proces. To jest tak mała kwota dla tych urzędników na Wiejskiej, że proszę Państwa, no, a ona jest nam potrzebna, między innymi, żeby drukować, żeby no po prostu, żeby sesje były finansowane z tych pieniędzy, bo ja bym chciała, żeby było kworum, żeby czyli 41 ziem przyjeżdżali marszałkowie, przynajmniej 30, żeby te obrady i głosowania przebiegały jednak w sposób bez zarzutu, bo tak jak dzisiaj jesteśmy 14 marszałków, 41 prowincji w Polsce plus 9, które pan dodał, 50, no proszę Państwa, z 50 jest 14, no nie jest to kworum, no nawet jakieś no, bardzo częściowe, a w Konstantynowie Łódzkim było nas więcej, a teraz jest nas mniej i nie chcemy, żeby ta tendencja się nasilała, czyli i też różne osoby przyjeżdżają, czyli nie przyjeżdżają ci marszałkowie na każdą sesję, a przyjeżdżaliby, gdyby były hotel i wyżywienie było finansowane. Proszę Państwa, to nie jest jałmużna. Dzisiaj obiad mi stawia kolega z Wałbrzycha, jestem mu bardzo wdzięczna, 20 zł zapłaci. To nie jest jałmużna, proszę Państwa. Dla mnie wyciągnięcie ręki po 2,5 miliona do marszałka Kuchcińskiego Sejmu na Wiejskiej, to nie jest żadna jałmużna. Mój ojciec ciężko pracował, nie dożył emerytury. Także te pieniądze, którymi oni obracają, to są pieniądze Polaków. Ja to tak widzę. I to tyle, dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze?
Ale ja też mówię to. Właśnie, ja też mówię to, nie mówcie ad vocem, dobrze? Mówcie takie słowo ad vocem, czyli do poprzednika, bo inaczej wywiązuje kolejkę. Jeżeli ktoś mówi nie ad vocem, no to ja ad vocem przebija wszystko. Ktoś chce ad vocem, czyli odnośnie tego, co mówiła pani Beata, pan też pani Andrzej, czy może pan poczekać? Ja chcę uzupełnienie ad vocem, tak? To pierwszy, to ad vocem, podnieście rękę, kto chce ad vocem. Raz ad vocem, czyli wszyscy chcą ad vocem. Dobrze, to proszę pani. Proszę, chwileczkę, pani się może przyłączać. Sekundkę. Żeby nic nie ucięło po prostu. Już proszę. Małgorzata Jeżopiszczek, jestem marszałkiem ziemi rybnickiej w sejmiku ziemskiego i prowincjonalnego. Ja bym się chciała w ogóle odnieść do słów pani Beaty Andreas. Sprawa dotyczy właśnie tych pieniędzy. Uważam i moi ludzie na pewno poprą to, co ja w tej chwili mówię, bo ludzie z mojej ziemi, że ja będę tutaj dążyła do tego, żeby tych pieniędzy nie przyjąć. Rząd nie służy narodowi. To jest rząd PRR bis. To jest rząd, który nie służy. Prezydent pan Duda nie służy. Pan Potocki udaje, że jest prezydentem, bo jakby był, to by przyjechał dzisiaj i by się spotkał. Ja jak się z kimś umawiam, przyjeżdżam. Nie mam pieniędzy, przyjeżdżam. Ja przyjeżdżam za pożyczone pieniądze. Ja mogę przedstawić swoje długi, jakie mam. A jestem prześladowana tylko za to, że miałam wypadek przy pracy i mi nie udzielili pomocy. Pani Beato. I nie przyjeżdżam tutaj z tego powodu, że się chcę dorobić, tylko chcę zmienić tutaj, żeby było inaczej. Nie chcę pieniędzy od ludzi, którzy mają krew na rękach, którzy są katami i mordercami. Bo to, co oni robią narodowi, to jest dalsza zbrodnia Holokaustu. To jest Holokaust numer 2, a numer 3 to będzie na wojnę na wysłanie moich dzieci i dzieci innych matek, albo podburzanie w stylu narodowym, że ty jesteś patriotą, to pójdź z gołymi rękami walcz, a my mamy przeciwko tobie bratnie wojska, albo swoje wojsko będą używać i będą dochodzić do tego, żeby krew naszych polskich dzieci, naszych synów i ojców była przelewana w nie naszej wojnie. Ja chcę powrotu nie do konstytucji z 1935 roku. Mnie interesuje konstytucja, przepiękna konstytucja. Proszę ją przeczytać, otworzyć z 1791 roku. Moi przodkowie walczyli w powstaniach. Powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, były zabierane, grabione były majątki. Zaborcy zabierali wszystko. Potop, skarby z naszych kościołów były wywożone Bałtykiem, statki płynęły do Szwecji. Gdzie jest to złoto? Gdzie są te kosztowności, te wota z kościołów? Gdzie są nasze dokumenty, z których nas okradziono? Gdzie jest historia nasza? Mnie, jak ja chodziłam do szkoły w PRL-u, to mnie uczyli, że moje pochodzenie to jest, my jesteśmy od pola, od myszy polnej jesteśmy. Tak nauczycielka komunistka po prostu przychodziła i uczyła i tylko zmniejszała po prostu moją wartość. Nie, my mamy piękną historię, my mamy wszystko. Nasi przodkowie budowali całą Europę. My jesteśmy znani w Indiach, Arianie. Chylą czoło przed nami. My jesteśmy narodem, który bardzo dużo umie. Nasze dzieci są dzisiaj wypędzane za granicę. Dlaczego są wypędzane? Rodziny zostają bez środków do życia. Nie ma pieniędzy na chleb, nie ma pieniędzy na nic. Młodzież nie ma się nawet za co uczyć. Moja córka, żeby jechać na studia, to najpierw pracowała w Holandii, bo ja miałam wypadek, to miała 16 lat, to pracowała w Holandii. W Holandii jej facet nie wypłacił nawet wypłaty. Walczyła, żeby zajechać do Holandii, pracować, a była dziewczyną, która kończyła wszystkie klasy z czerwonym paskiem. A była takim uczniem, że ona się nigdy nie potrzebowała uczyć, tylko przeczytała, ona wszystko łatwo przyswajała, wszystko jej łatwo przychodzi tak do dzisiaj. Także jeżeli ona by nie wyjechała za tym chlebem wtedy i nie walczyłaby o siebie, i żyję dzisiaj na wielkich, wielkich kredytach, bo dostaję kredyty, żeby studiować, a ja ile mogę, to też im pomagam. Czyli nie bylibyśmy bez niczego.
ja zostałam bez środków do życia, moja córka kończy studia za granicą w Niemczech, syn studiuje tu, licencjat skończył w Katowicach, teraz studiuje w Olsztynie. Przy moich poborach, jak ja dostaję w tej chwili 800 zł i ja tu przyjeżdżam i płacę za 3 osoby i stać mnie, bo pożyczam, ale powiedziałam, nie przypuszczę, ale nie chcę pieniędzy od zdrajców, nie chcę pieniędzy od ludzi, którzy od bandy żydowskiej, która okrada polski naród. To jest banda żydowska, to jest banda, która kradnie i oni, jak na przykład ja prowadzę korespondencję z prokuratorem generalnym, to jak można, ja mam udowadniać, jak ja mam zgłoszony wypadek na piśmie, mam wszystko. Spółka, która była obowiązana, koncern Vattenfall objął Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny. Obowiązkiem ich było udzielenie mi pomocy po ciężkim wypadku przy pracy. Dlaczego tego nie zrobili? Tak się Polaków zostawia? My jesteśmy niszczeni rasistowskimi metodami. Ja to, co przeszłam w pracy, to byłam rasistowskimi metodami wyniszczana w miejscu pracy. Mam na to dowody, mam pisma, pisałam do prezesa Vattenfalla, że jestem wykańczana rasistowskimi metodami. Mogę to pokazać, bo mam to, co się okazało, to nawet przystali moje pisma przyjmować, bo napisali, że firmy nie ma w Warszawie, że Vattenfalla nie ma, jak do dzisiaj ich siedziba jest, a ja mam jeszcze potem następne zwroty pism i za potwierdzeniem odbioru, co pisałam z żółtą kartką. A tamte pisma przyjmowali i przyjęli do wiadomości, że tak było. Dlatego jestem przeciwna, żeby od okupantów, żeby od ludzi, którzy nas okradają, od naszych katów i opraców, żeby przyjmować cokolwiek. Nam się należy wszystko. My mamy siłę. Bóg, honor, ojczyzna. My mamy najbogatsi jesteśmy, mamy największe bogactwa mineralne. Mamy wszystko. Nie mamy się z czego bać. Oni muszą drżeć, mają papiery tylko, które produkują i tymi papierami się posługują i próbują co niektórych przekupić, a potem my musimy jak małpki służyć i im służyć. Nie, Polak nie był niewolnikiem nikogo. Ja nie jestem niczyim niewolnikiem. Prawda, jedynie prawda nas może zbawić. Prawda, rozliczenie zbrodni, rozliczenie wszystkich odszkodowań od początku, od 1791 roku, od tej konstytucji. Piękna konstytucja, jest Bóg, honor i ojczyzna. Ja zostałam wychowana w wierze katolickiej, ale nie we wspólnocie, którą mi tutaj oferują, wspólnotę, którą kapłani są obróceni tyłem do ołtarza. Moje tradycje były całkiem inne. Moja babcia nie latała z krzyżem tak, mochrowe berety. Moja babcia szła pielgrzymką z Ciechanowa do Częstochowy. A jak przyjechała do Częstochowy, mój ojciec po nią przyjechał, bo ja mieszkam w Najgłowniku. Po nią przyjechał, była ze mną i myśmy potem wracali z babcią do Ciechanowa. Przepiękna tradycja. Zawsze jak wracała właśnie z Jasnej Góry, zawsze mi przywoziła albo różaniec, albo przepiękny jakiś medalik, ale nie na zasadzie obnoszenia się, bo ja nigdy się nie obnosiłam. I babcia nigdy nie mówiła iść do kościoła. Sama szła. Mój ojciec jak szedł do kościoła, to na kolanach szedł dookoła ołtarza. Nigdy się nie chwalił tym, że on jest katolikiem, albo pokazywał się tak, te panie z mochrowych beretów, które inkasują po 5000 czy po 4000 za to, że one pokazują, że są katoliczkami. Nie na tym polega. Nie na tym możemy budować naszą wiarę. My nie możemy się wstydzić naszej przyszłości. Jeżeli chodzi o krzyż, o naszą wiarę, tradycję, to jest fundament. To jest fundament wszystkiego, na którym się opiera władza nasza, Polska, i my nie możemy zrezygnować. My mamy Boga w sercach. Ci ludzie, którzy są w wspólnocie, oni tylko udają, że oni wierzą w Boga. W jakiego Boga oni wierzą? Nie wierzą w tego Boga, co ja wierzę. Także
To jest podstawa, fundament, jeżeli chodzi o tradycję, Kościół. I tutaj bardzo dużo młodzieży odchodzi, bo myli sobie prawdziwą tradycję, prawdziwą wiarę w Boga z tą udawaną wiarą, którą dzisiaj we wspólnotach próbują nam przełożyć. Powrót do Trydentu, powrót do tradycji, do prawdy, do wychowania młodzieży, do szacunku do starszych, do szacunku do młodego pokolenia. Nigdy nikt nas nie będzie szanował, jak my nie będziemy szanować siebie i nie będziemy szanować innych. To, że oni mają tyle i tyle pieniędzy, to świadczy od nich, że oni nie potrafią gospodarzyć. Mają tyle pieniędzy, a Polska tonie w długach. Biorą, zadłużają miasta, zadłużają wszystko. W miastach nie ma studni, w głębinowych nie ma niczego. Sprzedają wodociągi, my jesteśmy truci, bo nikt nawet tej wody nie bada. Sanepidy są zamykane. Dlaczego ja mam być truta, że ktoś, że jest nieudolny w rządzie i sprzedaje obcym globalistom naszą wodę po to, że mamy być wytruci? Przecież to, co ja obserwuję, z dokumentów hitlerowskich wynikało, że nas było podpisane są dokumenty, że nas Polaków, ani jednego Polaka miało nie być do 75 roku. Podejrzewam i wydaje mi się, że to jest kontynuacja tego, żebyśmy w ogóle zginęli jako naród, zginęli w ogóle było. Jest walka z narodami, multikulti. Nie chcę multikulti. Jak oni chcą u siebie, niech sobie do Izraela zaproszą, do Niemiec, Widać, co się robi z tego multikulti we Szwecji? Widać, jakie są szariaty, jak się ludzi starszych traktuje. Tam w ogóle nawet nie można zajechać, już dzisiaj są problemy. Co oni chcą nam tutaj zgotować w Polsce? Ja mam za to płacić, moje dzieci, moje pokolenia, za to, żebyśmy byli pod zaborcami, za to, że byliśmy rozkładani i za to, że nam wszystko zabierali spod nosa? Nie. Jestem za tym, żeby rozliczyć wszystkie długi, wszystkie konfiskaty majątków, które były brane po 1791 roku. Chcę rozliczyć wszystko, żeby na nas wróciło, co Szwedzi nam zrabowali, co Niemcy nam zrabowali, co nam Rosjanie brali. I Austria, co nam brała. Chcę rozliczyć zbrodnię katyńską, chcę rozliczyć obozy koncentracyjne, w których Polacy i polscy Żydzi ginęli na zlecenie Żydów, na Żydów globalistów, którzy tylko dla interesu. Oni zabijali naszych, zabijali polskich Żydów i my mamy im płacić odszkodowania, bardzo sobie to wykombinowali. Bardzo. To jest normalnie, to jest. Ja nie wiem, jaką trzeba mieć fantazję, żeby coś takiego wymyślić. Łańsko. To jest normalnie do konfiguracja. Konfiguracja to jest mało, to jest jakiś, ja nie wiem, to jest psychopaci rządzą nami, bo to nie są ci ludzie, powinni być przebadani, a druga rzecz, przebadanie również pod względem brania narkotyków, bo to też jest istotne, bo mi niektóre osoby, które wypowiadają się w telewizji, im się dziwnie głos załamuje, dziwnie się zachowują, tak, byli pod presją, albo w ogóle oni nie są sobą, tylko są marionetkami, które są prowadzone na sznurkach innych ludzi. Nie chcę takiej władzy, nie chcę takim ludziom słyszeć, nie chcę od nich pieniędzy. Nie chcemy takich pieniędzy. My mamy swoje, możemy mieć banki, myśmy mieli zawsze banki w złocie, mieliśmy pieniądze swoje, myśmy nie mieli cyganionej waluty, byliśmy uczciwi i tak będzie. Za nami pójdą wszystkie choroby. To jeszcze są głosy, tak? Tutaj pan Andrzej, więcej głosów. No, dyskusja się robi, myślę, że czy ktoś jest przeciwny tej debacie, może tak powiem. Czy ktoś jest przeciwny? Absolutnie nie. W takim razie ja tylko dodam, jako marszałek w tym momencie taki moderator, prawda, żebyście państwo powolutku rozdzielali też te dwie kwestie, pieniądze, bo to niefortunnie zupełnie się stało z tymi pieniędzmi, tak. I z drugą RP. Czy tutaj czy prezydent Potocki no, fatalnie to rozegrał politycznie, że no chyba potraktował nas jak Sejm na Wiejskiej rzeczywiście, ale nie chcę tu już moderować w tym kierunku, tylko mówię, potraktował nas, że a to jest oddzielona sprawa, oddzielona, czyli pieniądze jako jedno i druga RP, o której mówiła pani Beata, to jest poważną sprawą,
wiemy wszyscy, że nie uda się resytuować II RP przez Sejm Nadwiejski bolszewicki i im to pasuje. Im to pasuje, że my możemy na przykład nie chcieć też. Więc musicie Państwo jakby spróbować teraz następni mówcy rozgraniczyć sprawę pieniędzy, która się powoli klaruje, a sprawę restytucji II RP, która tu niefortunnie zafunkcjonowała poprzez to połączenie. Ale spróbujcie to Państwo oddzielić, czyli na przykład pieniądzom nie, ale wypowiedzcie też w sprawie restytucji II RP. Bo ja uważam, że jeżeli my tego, my musimy ten temat załatwić, to w najbliższym roku, w 2016. Już mamy powołany wczoraj Sejm Konstytucyjny, więc jesteśmy w gestii to rozpoznać, tak? I nie musimy wiązać, bo możemy wybierać dziecko z kąpielą, tak? Możemy wybierać dziecko z kąpielą, więc wasze mowy niech będą teraz odnosiły się nie tylko do tych pieniędzy, ale do restytucji II RP. Ja, oczywiście, żeby było też jasne moje stanowisko, popieram stanowisko pani Małgosi, marszałka ziemi rybnickiej, że Konstytucja 3 maja, mimo że pani ma częściowo rację, a nawet może całkowitą rację, że Konstytucja 3 maja była systemem republikańskim, ale pamiętajcie Państwo, my byliśmy republiką od zawsze z królem. My nie byliśmy nigdy klasyczną monarchią. Rzeczywiście jest to system republikański, czyli dobra wspólnego z królem. I tu nie ma sporu żadnego. Oczywiście są duże zalety, tak jak mówię, Konstytucja 3 maja, czyli nie kwestia, że my odrzucimy nagle kontynuację ciągłości do najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a nawet pójdziemy dalej z rozliczeniami, bo po to, z Państwa tu padło, że Prusacy, zobaczcie, ten klasztor tutaj w Wiśniczu, Prusacy skasowali i wszystkie dobra wynieśli do Wiednia. Tak? Jeden potężny klasztor, który tutaj funkcjonował kilkaset lat, w ciągu zaborów został skasowany, karmelici przepędzeni, a majątek zabrany, na tym miejscu zrobili koszary, a dzisiaj bolszewicy w tym miejscu mają więzienie, proszę Państwa. Czas takie kwestie lokalne też rozliczyć i powrócić do tego. Dlaczego tak jest? Każde porządne miasto czy powiat powinien mieć kościół, rynek i tak dalej, ale powinien być też klasztor, to co mówił wczoraj pan marszałek ziemi, czyli zakon, tak? Pamiętajcie o zakon. Dzisiaj się mówi zakon, taki zakon, taki zakon. W naszej tradycji staropolskiej to było prawo. Zakony tworzyły prawa, tak? Zwyczajowe wtedy, co prawda. One też pomagały, tak jak tutaj w Bochni, na przykład wydobywać, stworzyć to, co wczoraj mówiłem, technologię szybu wydobywczego i pierwsza kopalnia soli to była zbudowana przez cystersów z Wachocka, jeszcze raz powtórzę. Czyli zakony to było kiedyś ogromny szacunek. Oni mieli ogromną wiedzę. Dlaczego? Bo tam była monarchia właśnie. To była potężna monarchia i ciągłość. Ale nie odbiegam od tematu. Kto w kolejności, drodzy Państwo? Już Pan czeka bardzo długo. Przepraszam, Panie Andrzeju, bardzo Pana przepraszam, bo tak mapa to trochę, żeby my tutaj przerwali, żeby było tak. Proszę bardzo. Jerzy Zimny, marszałek powiatowy ziemi częstochowskiej, ad vocem w zasadzie wszystkim, prawda, bo muszę się tu zgodzić z panem marszałkiem Tolsztym, muszę się zgodzić z panią marszałek Małgosią z Rybnika ziemi rybnickiej. Zresztą pani Małgosia tu nakreśliła program, który powinniśmy głosować, prawda, bo to w sposób jednoznaczny i określony został nazwany, chociaż nie mogę się nie zgodzić z panią marszałek Andreas, prawda, która przedstawiła swoje racje, ale myślę, że każdy z nas tutaj powinien się wyposażyć przynajmniej w coś, co zostało, nigdy nie zostało opublikowane, a zostało wydane w reprincie w 10 tomach. Jest to zbiór praw Rzeczypospolitej od XIV wieku, nazywa się to Wolumina Legum. I końcem Wolumina Legum jest właśnie Konstytucja 3 maja. Nie ukrywam, że mam poglądy monarchistyczne, chociaż jestem republikaninem. Proszę Państwa, słowo republika, Rzeczpospolita, respublika funkcjonowało na świecie od XVI wieku, prawda? I jeśli się mówiło respublika, to nikt nie miał wątpliwości, że jest mowa o Polsce. Bo tylko była jedna republika. To była Polska. Prawda, panie marszałku? Tak. Ale w Europie, bo mówimy jeszcze... Jak ktoś jechał z Anglii. Grecji i tak dalej, to są stare nam też. Mówimy o czasach, no załóżmy, dla mnie nowożytne to są od XVI wieku, prawda? Kiedy Marcin Luther ogłasza swój manifest, kiedy zrównuje szatana z Bogiem, prawda? Wtedy się zaczyna, nie w czasie rewolucji francuskiej, ale to się zaczyna od manifestu Marcina Lutera. To jest ten początek, kiedy gnoza, kiedy ten świat,
transformacji, prawda, która się kończy rewolucją francuską, zaczyna się rozwijać i w tej chwili mamy to, co w tej chwili mamy, prawda? Kontynuacją tego były następne rewolucje, rewolucja październikowa, a teraz mamy następną rewolucję, ale to kiedyś może to powiemy. Natomiast wrócę do tego, co powiedziała pani Małgosia. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby uchwalić pewne ustawy, prawda? Każdy z nas ma głos wolny, wolność ubezpieczający. Tak się to nazywało. Zresztą byłem jednym z autorów takiego dziennika w czasie pierwszego zjazdu Solidarności, który nazywał się Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający w dużym formacie. Tak żeśmy to przyjęli, tak nazywaliśmy to. Myślę, że to, co pani Małgosia powiedziała, pani marszałek, jest tutaj zarejestrowane i powinniśmy się do tego odnieść punkt po punkcie, bo tam jest ujęte wszystko. Oczywiście podjęła to pani marszałek Andreas, ale chciałbym państwu przypomnieć, że mówienie, kto jest Żydem, niech wyjdzie, nie jest do końca prawdą, ponieważ chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. 93% Żydów przed wojną wybierało opcję polską. 7% to jest swołoczy bolszewickiej, która teraz tutaj panuje od 1944 roku, proszę państwa. Od 1941 roku, bo oni wtedy zaczęli być brani, szkoleni, były szkoły w Leningradzie i tak dalej, gdzie przygotowywano kadrę wojskową. Pójbyszow, tak, no. Gdzie przygotowano te kadry. Później druga armia Wojska Polskiego została stworzona po to, żeby obsadzić wojsko, obsadzić milicję i tak dalej. To byli właśnie ci Żydzi, o których pani mówi. Ale nie można zrównywać tej opcji polskiej 10% Żydów, to byli obywatele polscy, którzy zostali wymordowani w czasie wojny. Oni wcale nie byli tacy źli. Niestety komuniści, te 7%, które wybierało opcję moskiewską, przeżyło, uciekło do Lwowa i wróciło razem z Sowietami, zaopatrzone w jeszcze 350 tysięcy. Tych, których tu przysłano, których ulokowano w Społem i tak dalej. Nie będę się rozwodził, bo nawet Gomułka narzekał, że szef Urzędu Bezpieczeństwa w Krakowie zatrudnił 2000 ludzi, którzy nie dość, że źle wyglądają, to jeszcze po polsku nie umieją mówić, prawda? Ale to zostawmy. Tam na marginesie nie wolno takich rzeczy mówić, bo 10% Polaków przed wojną to byli Żydzi. Nie wiem, czy pani wie, że ponad 10% armii Andersa i 10% oficerów, którzy zniknęli w Katyniu, było narodowości żydowskiej. Nie wiem, czy pani to wie. Dobrze, żeby pan wiedział, że nazywam się Andreas. Andreas? A J. Powiedziałem? Andreas. Przepraszam. Ale wrócę do tego, co powiedziała pani marszałek. Pani punkt po punkcie powiedziała, na co mamy zwrócić uwagę i co mamy przegłosować, bo jest to dysputa, prawda? Każdy mówi od serca, co chce powiedzieć, ale zgadzam się z panem marszałkiem. Zgadzam się z jedną kwestią. Nie możemy przyjmować żadnej jałmużny od tego rządu, bo to... Natomiast musimy się zastanowić nad jedną rzeczą. Na ile ten rząd i ten Sejm mamy uznać? Tam nie wszyscy są źli. Ja tam mam wielu kolegów, prawda, którzy pełnią jakieś funkcje. I teraz na ile my mamy się zgodzić na ten okres przejściowy? Nie możemy tego wszystkiego odrzucić, bo my nie mamy nic w zamian. Myśmy się tutaj spotkali i wybrali dość spontanicznie. Naprawdę spontanicznie. Bo tak naprawdę te ziemie nas nie wybrały. Te sejmiki były w bardzo wąskim gronie. No ale to od razu sprostuję, żeby nie poszło tak... Ale nie. Ale tego sprostuję. Nas kieruje, my jesteśmy ziemscy, nas wybrała ziemia, jeżeli to już działa. Zacząłcie państwo filozofię sejmikowania ziemskiego. Zwoływało się szlachetnych Polaków. Przestańmy z tym wyborem, że ktoś musi kogoś wybrać. Przestańmy, to jest demagogia, to jest demokracja. To właśnie mówił Światopeł, mi się to strasznie, on nie rozumie tego, kompletnie ten pani Światopeł kompletnie nie rozumie naszego systemu, kompletnie, bo się myli. Kto ich wybrał?
prawo posła ziemskiego jest prawem naturalnym. Ziemia mnie wybrała, uważam, że muszę jechać. Jak jest wojna, to ja nie czekam, aż ktoś zwoła, tylko walczę, tak? Kto powołał partyzantkę? No ludzie kochani. Ale teraz ja tego muszę to sprostować, ludzie, nie można powiedzieć, że ziemię nas nie wybrały. Po prostu my czujemy taką powinność, jako neoszlachta, ludzie, którzy walczą za Polskę, się nie sami obrali. Ziemia, pokolenia, przeszłość nas wybrała. Rozumiecie? Oczywiście w jakiejś procedurze sejmikowej powinniśmy wcześniej czy później uzyskiwać tak zwane wotum zaufania tylko. Nie wyboru. To jest odrębna kwestia. Ale panie marszałku, wotum zaufania. Proszę. Prostujemy po wypowiedzi. No tak, ale chciałem, bo to się nagrywa, pani, przepraszam. Ja nie chcę dezinformować. Odpowiadam za swoje słowa i mam do tego prawa, prawda? Natomiast musimy, mamy już mało czasu, jest drugi dzień, prawda? I musimy podjąć uchwały. Musimy te uchwały przegłosować i musimy się odnieść do tego, co panowie posłowie, panie i panowie marszałkinie tutaj powiedzieli. Więc ja uważam, że odniesienie się do kwestii historycznej, naszej historycznej, jest bardzo ważne. I teraz musimy ustalić jeszcze jedną rzecz. Czy prezydent Kaczorowski jest oszustem, czy nie jest, prawda? Który rząd, czy paryski, czy londyński? No, musimy naprawdę to ustalić, bo ja już przyjmuję to, co pan powiedział, prawda? Przyjmuję i zaczynam się zastanawiać. Prawda? I teraz, ja nie jestem pewny, co ja mam wybrać, prawda? Kombatanci odrzucili, 99% kombatantów odrzuciło nominacje oficerskie, generalskie od prezydenta Sokolnickiego. Prezydent Sokolnicki jeździł Jasna Góra przy mnie. Mianował kapelanów, od razu robił pułkownikami, prawda? Rozdawał odznaczenia na prawo i lewo. On się w jakiś sposób uwiarygodniał, czego nie robił prezydent Kaczorowski. I teraz to pytanie było o prezydenta Potockiego, w jakim celu on to robi, prawda? No, że właśnie chce się uwiarygodnić, no. Bo znałem prezydenta Sokolnickiego, osobiście go poznałem, spotkałem się kilkakrotnie z nim, na Jasnej Górze. I no, nie odebrałem tego w sposób dobry, tak powiem. Natomiast państwo tutaj, jak się zapoznacie z historią rządu londyńskiego i rządu paryskiego, francuskiego, będziecie mogli podjąć decyzję, ale myślę, że dzisiaj nie poznacie, bo nie macie wiedzy na ten temat. Ja też w tej chwili stwierdzam, że moja wiedza nie uprawnia mnie do tego, żebym uznał prezydenta Potockiego. Natomiast to, co robi pani prezydentowa Kaczorowska, dyskwalifikuje ją w ogóle. Bo jak ona mówi, że dwóch wspaniałych Polaków i jednego z nich określa Lecha Wałęsa, to ręce opadają, tak? Dziękuję, no. Dziękuję panu. Przepraszam, że zakłóciłem, ale słuchajcie państwo, dajcie mi to prawo i każdy z was niech ma to prawo, że jeżeli z sali da się jakiś głos, to nie typu miejmy większą kulturę niż Sejm Nadiejski, ale jeżeli ktoś popełnił błąd typu datę pomyli, prawda, no to sprostujcie to, po prostu albo podnieście kartkę, nawet jak ten mówca mówi, podnieście mu kartkę, może jakąś dorobię kartkę, dodatkowy kolor, że chcę sprostować, tak, od razu, bo to już leci w eter. Drodzy państwo, ten głos wolny, wolność ubezpieczający, który pokazywałem, niejaki pan Emanuel Rostworowski przez całe życie kwestionował wiarygodność i autorstwo króla Stanisława Wyszyńskiego i to było rozpowszechniane, bo kim był Emanuel Rostworowski, no to proszę sobie sprawdzić. Redaktor naczelny polskiego słownika. Kim był, Emanuel Rostworowski. On całe życie to robił, potem się okazało, że doprowadza niektórych profesorów do różnych sytuacji, nie chcę o tym mówić, ale dopiero pod koniec życia odwołał to, tylko kto o tym już wie. Czyli nie możemy pozwolić, że ktoś mówi, nieświadomie nieprawdę i my mu nie przerywamy. Jest taka możliwość trybem sprostowania. I wtedy, drodzy państwo, no umówmy się na dzisiaj, że to będzie żółta kartka, dobra, że jak ktoś mówi i widzicie, że naprawdę to jest coś nie tak, to podnieście żółtą, ja to zauważę, to będę obserwował teraz i będziemy trybem sprostowania trochę przerywać. Żebyśmy się uczyć też, żeby ktoś nie przemycał w czasie głosu wolnego nieprawdy, tak? No bo głos wolny nie jest po to, żeby w czasie głosu wolnego używać nieprawdy. To oczywiście dotyczy też mnie.
Czyli jeżeli coś mówię, a Państwo chcecie sprostować, to zamiast niebieski wtedy podnoście żółte kartki. Teraz dam głos panu Jarosławowi, bo on pewnie zabierze jeszcze dwa razy głosu, bo on to weto spowodował, zrozumcie. My debatujemy cały czas nad wetem, bo tak opatrzę z nami kieruje, że chyba to jest ważne. Także pan Jarosław tu nie ma, że tą debatę musimy wyczerpać, tak? I będziemy, to się co jakiś czas pytam, tylko czy was to nie nuży, nie? Jeżeli jest głos, no to debatujemy. To jest sprawa kluczowa, zrozumcie, tak? Dla kierownictwa. Także bardzo proszę panie Jarosławie i przepraszam za te moje uwagi jeszcze.